Dzień dobry, witam wszystkich i pozdrawiam, tutaj Tomcio. Dzisiaj też jeszcze taki filmik domowy Wam zrobię, krótki. Aktualizację tych ukorzeniania. Bo obiecywałem Wam, jak przy wszystkich okazjach, co obcinałem gałązki, przy figowcach, przy ligustrach, że zrobię Wam uaktualnienie, jak to z tymi ukorzenianiem jest. Także zaglądałem już wcześniej, no nie? Tylko, że akurat teraz mnie naleciał film, żeby zrobić filmik. Pokażę Wam, zobaczcie. Proszę bardzo, bo robię przy tym. Naszykowałem sobie tutaj doniczki, to stwierdziłem, że pokażę Wam też ten nagram Wam to pokażę Wam. Bo pamiętacie, jak robiłem filmiki dwa miesiące temu, zacząłem ponad dwa miesiące temu, pod koniec grudnia, no nie, jakoś, z figowcami, co zacząłem filmiki. I obcinałem figowce i mówiłem Wam, jak ja w tamtym filmiku, jak rozmnażam te figowce. Jak ktoś nie ten, to może sobie włączyć tamten filmik pierwszy o figowcach. Tam w opisie pisze, że ten, że jak ja rozmnażam to. I pamiętacie, ja ucinałem różne gałązki i rozmnażałem. No i pomówiłem, jak ja to rozmnażam. No to, prawda? I zrobiłem dla eksperymentu w ziemi, tak jak Wam mówiłem, że mi się lepiej ukorzeniają w ziemi. Jak wezmę ziemi w ziemi z perlitem gałązki. I zrobiłem dla eksperymentu, pamiętacie? Żeby Wam pokazać, w wodzie. Prawda? Bo w figowce. I zobaczcie. W wodzie nie puściły korzeni jeszcze. Tu jest pierwszy słoik, a tu jest drugi słoik, no nie? Bo to dwa rodzaje figowca. Widzicie? I zrobiły się takie, jakby to pokazać, takie grudki dopiero białe. I dopiero z tych grudek białych później, o tutaj też widać, no nie? Dopiero z tych grudek białych dopiero się później pojawiają korzenie. Także zobaczcie, dwa miesiące już prawie są i jeszcze nie puściły korzeni w wodzie. A ten mój sposób taki, no nie? Zobaczcie, w ziemi to nawet taka gruba gałąź, już zobaczcie, to są nowe przyrosty. To już od dwóch tygodni to już zaczęło rosnąć. Już to wcześniej zaczęło, no nie? Tylko, że ja teraz akurat Wam robię filmik. Zobaczcie. I taka gruba gałąź. Tutaj też. Zaczyna tutaj, o, widzicie? Tamta jedna, no to obumarła, co była. I tutaj jeszcze jedna była też obumarła. A te dwie już się przyjęły, bo to już jest, zobaczcie, to już będzie drzewko. Patrzcie, z tej grubej gałęzi takie z figowca, co obcinałem. Widzicie tutaj? O tu? Proszę, zobaczcie. To jest pąk. Tu jest pąk młody. Także to już taka gruba gałąź już się przyjęła. I to już będzie drzewko takie grube. Nieźle, no nie? Zaczyna się już od takiego drzewka. No to już jest grube drzewko mieć. No nie? Także w ziemi. Tak jak Wam mówiłem, lepiej się figowce ukorzeniają w ziemi. Przynajmniej u mnie, no nie? Ja mam taki sposób. Bo te w wodzie, zobaczcie jeszcze. I są mniejsze, no nie? A wiadomo, że mniejsze gałązki szybciej się ukorzeniają. A tu zobaczcie. Cieńsze gałązki, cieńsze się szybciej ukorzeniają, no nie? Bo, a tu zobaczcie, grube gałęzie i jak się już ukorzeniły, to już są dwa drzewka. Bo już one już rosną, to jest już przyrost. Także to taki Wam, mówiłem Wam, że Wam zrobię aktualnienie, że pokażę Wam. No nie? Jak ktoś nie oglądał, to sobie ja tam wrzucę na dole w filmiku link do tego filmu. Co obcinałem i to robiłem. Także zobaczcie, jak się przyjmowało. Ale dobra, to tyle o tych figowcach, no nie? I wiecie, tak jak Wam mówiłem, prawda? Biorę sobie w ukorzeniacz sobie AB, do pół zdrewniałych sobie biorę i od razu do gleby wrzucam z perlitem i mi się o wiele szybciej ukorzeniają, bo one już rosną, spokojnie, z dwa tygodnie już rosną. A te zobaczcie, w wodzie, jeszcze korzenie nawet nie puściły, a te już dają przyrosty. I jaka gruba gałąź, także jest różnica, no nie? W ziemi, a w wodzie. Przynajmniej z figowcami u mnie. Także to tyle. To obiecałem, że Wam zrobię takie uaktualnienie. To proszę bardzo. I zacząłem tutaj robić i dlatego stwierdziłem, że Wam pokażę. Bo wiecie co? Bo tutaj przesadziłem sobie jeszcze tego małego ligusterka. Takiego miałem go takiego w takiej małej donicy. To już Wam tego nie pokazywałem, bo dopiero się zjarzyłem teraz, żeby to nagrać. I tutaj mam naszykowane donice, no nie? Takie, to jest tymczasowa, ale taka już bonsajowa. Mała, plastikowa. I tutaj mam ceramiczną donicę, taką małą, okrągłą, nie? Ceramiczną, to jest gliniana donica. I zrobię sobie takie zaczątki na bonsai, bo zobaczcie, figowce dwa miesiące temu robiłem, no nie? Ucinałem. A ligustra robiłem miesiąc temu, ponad miesiąc, no bo miesiąc i tam parę dni. I zobaczcie, chcę Wam pokazać, no nie? Patrzcie, co się tutaj dzieje. I ligustr był w wodzie. Tu są filodendrony też, no nie? Ale Wam taką zrobię o korzeniach. Jak to je rozmnażam? Zobaczcie. To jest filodendron.
Lemon Lime. Też 2 miesiące temu był ucinany. I on już spokojnie, już z miesiąc rośnie, no nie? Te korzenie. Zobaczcie, jakie są długie. To Philodendron Lemon Lime. Philodendron Scandens. Odmiana Lemon Lime. Lime, tak jest kolorowa limonka. Tutaj jest następny też, taka sama odmiana. Lemon Lime, Philodendron Scandens. Zobaczcie, ile korzeni. To będę sobie je wsadzał, ale to później, do doniczek. Tutaj następny Philodendron Lemon Lime. Trzeci. I Scandens Lemon Lime. I tutaj jest jeszcze czwarty. Philodendron Lemon Lime, też Scandens. Philodendron Lemon Lime. Scandens Lemon. A tu jest Philodendron Lemon, Scandens Mikans. Te są Philodendron Scandens Lemon Lime. Limonkowa odmiana. A to jest Philodendron Scandens Mikans. Taka inna, no nie? I też już korzenie puścił. Także tak w skrócie, filodendrony, to sobie będę robił później, filodendrony. Na razie wrzucę je tutaj do wody, no nie? Bo... Ale niech to wam chciałem pokazać. Filodendrony to swoją drogą, no nie? Ja tam kocham te filodendrony, ale to wam chciałem pokazać. Zobaczcie. Pamiętacie? Zaraz założę tu kamerkę. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Patrzcie. Jaka to jest gruba gałąź? Zobaczcie, jak, prawie jak mój palec. Co obcinałem z tej, z ligustra chińskiego. I zobaczcie już, jakie drzewko będzie. Zaraz tutaj, dlatego wam chciałem to pokazać. Są dwie te gałęzie takie grube. Zobaczcie, one już od jakiegoś czasu już też rosną. Także one się spokojnie za 2 tygodnie temu już zaczęły ukorzeniać. Także pokażę wam to, bo będę je sadził sobie, robił sobie takie małe bonsai tutaj z ligustrów chińskich. Także pokażę wam to też, to tak dla frajdy, bo robię przy tym, to czemu wam mam nie nagrać filmiku, nie podzielić się tym z wami. A, prawda, a obiecywałem wam, że uaktualnię wam z tymi ukorzenia, jak ja ukorzeniam to, no nie, żeby wam pokazać. Także zobaczcie, tamte figowce już się ukorzeniły i tutaj są takie małe figowce, też się, one już też zaczęły rosnąć. Retuza, też obcinane. Tylko tu były małe gałązki wsadzone. One już tam kilka te poobumierały, ale te co są, to już zaczynają dawać przyrosty, czyli one się już ukorzeniły. Gdzieś tu korzenie było widać, o, tutaj lekko widać. Zobaczcie, to są korzenie. Także to już też, już są ukorzenione figowce, to są 3 sztuki chyba. Z tych tam kilku małych, takich małych gałązeczek, a tutaj były wsadzone grube gałęzie. To z tych grubych gałęzi też chyba jakieś ze 2 to obumarły, o ta też jest obumarła, ale te 2 grubaśne już są ten. Także figowce te... A te w wodzie, zobaczcie, jeszcze ani jednego korzenia nie ma. Także taka różnica, no nie? Z figowcami. Lepiej się ukorzeniają u mnie w tym. No ale tutaj, zobaczcie, ligustr. Założę kamerkę, pokażę wam szybko, jak ja tu przesadzam, no nie? Zrobię z tego ten, bo... I zaraz wam pokażę roślinę mateczną. Jak ktoś nie oglądał, to sobie może wziąć tam o ligustrze. Miesiąc temu robiłem go. Zaraz wam tutaj pokażę. No jestem. Zaraz tutaj zajmę się tym. Patrzcie, chciałem wam pokazać, prawda? Bo ktoś może nie oglądał, nie, to ten. Pamiętacie? Ten ligustr chiński, co mam bonsai już parę lat. To jest ligustr chiński, bo mam też ligustry pospolite. Jeszcze pobierałem też Yamadori, to wam będę pokazywał w sezonie, bo mam w piwnicy, mam ten. Takie, one tamte są mrozoodporne. A to jest ligustr chiński. On jest wspaniałym tym. Ma małe listki, ma naprawdę, on jest przepiękny na bonsai. Ligustr chiński i ten. I pamiętacie? Tutaj jest ta rana, no nie? Od góry. Tutaj sterczała ta gałąź, o ta, taka gruba. O tak. I ja ją obciąłem. No nie? Tu z tego. Tutaj się nie, to się, ten nie takie coś jest, no nie? No. Ten ligust. On pięknie zaczyna już puszczać. Takiego mówiłem, pokazywałem. A to mówiłem wam w tym filmiku takim o ligustrze. Możecie sobie tam włączyć. Ale chciałem wam pokazać, stąd obcinane były te gałęzie. Ta. I ta, bo ta była przy tej jeszcze gdzieś, tak? Czy gdzie ona była? O, tutaj była, gdzieś. Gdzieś tu była, no. Gdzieś tak, coś takiego, no nie? Wiem, że te 2 grube gałęzie obcinałem z tego ligustra tylko. Jedną tą tutaj na górze i drugą gdzieś tutaj z boku. I też taką dość grubą, no nie? Ale ta to już jest naprawdę bardzo gruba, no nie? Pamiętacie? Zobaczcie. I... Tylko chciałem wam pokazać roślinę mateczną o tym ligustrze. I tutaj mam tą mieszankę, no nie? Tutaj tą ziemię z perlitem i z korą, tą co miałem do sukulentów, to mi została. I dosypałem trochę tej akadamy, co już miałem przygotowanej. Także to jest mieszanka, ta ziemia z perlitem i z korą i do tego jest trochę akadamy dosypanej. No nie?
I tutaj mam też taką resztkę. Bo też to co mi pozostawało z sukulentów, no nie? To dosypię sobie to i to jest resztka zeolitu. No bo miałem do sukulentów zrobione, no to już dosypię, żeby mi się tam... Będę miał posprzątane, no nie? I zobaczcie. Taka mieszanka, no nie? I zrobiłem taką, bo sam perlit, ziemia z perlitem by na początek do młodych takich roślinek wystarczyła. Ale jak już mam, rozmieszane zostało mi po sukulentach, a sukulentów na razie nie będę przesadzał, bo wszystko na razie poprzesadzałem. Jak coś, to tylko będziemy je przecinać. To wam będę udostępniał, ale tak w skrócie. I zobaczcie, chciałem wam to pokazać, bo robię przy tym, to wam nagram. Patrzcie, przepięknie, no nie? I to już będzie młode drzewko. No i zobaczcie, tak się to ukorzeniło. Przepiękne ma korzenie. I to jest, zobaczcie, jaka gruba gałąź. I tak. To trzeba obciąć, no nie? To, co najgrubsze jest. To, co najgrubsze obetniemy. Nie chcę korzenia obciąć, muszę tak delikatnie to zrobić. O! Tak mi się to udało zrobić. To jest dość gruba podstawa. I tutaj już pierwszy korzeń wyrasta, no nie? I tak, jak chcę to drzewko mieć? Jeżeli chcę mieć tutaj podstawę, to te korzenie na samej górze, co są, muszę pousuwać. Ale po co mi tutaj taka bulwa gruba? Wolę tą bulwę grubą zniwelować, zobaczcie. No nie, żeby mi później ta bulwa nie rosła w doniczce. Utnę ją. O, i zostawię sobie takie cieniutkie. I tak. No i teraz też, no nie, wszystkie korzenie mi nie będą potrzebne. Te korzenie, które są tutaj na samej górze, albo nie, tak zrobimy. Te na górze zostawię. A zobaczcie. A tutaj jeszcze po prostu skrócę. O. I takie coś na razie zostawię, no nie? A później, jak już się to wszystko ładnie poprzyjmuje, albo jeszcze skrócę. O, i tak mam. Mam praktycznie mam płaściutko, będę miał ten. Tamte korzenie odciąłem, zostawiłem takie coś. I zobaczcie. Chcę wam pokazać, prawda? To jest, zobaczcie. Jaka gruba już gałąź, to będzie już drzewko. To już jest ukorzenione, zobaczcie jak pięknie. No nie? I to będzie drzewko już na bonsai. I zaraz to przytniemy. I zobaczcie. Tylko nie wiem, to do tego. I to one już, zobaczcie jakie pokręcone pięknie. To przepięknie wygląda, naprawdę. Tą gałąź na samym dole też można uciąć. O. To zaraz będziemy tutaj ten. To jedno. I tutaj drugie. Zrobimy i od razu ten. I zobaczcie. Tutaj ta gałąź też przepięknie wygląda. No nie? Pokażę wam. Zobaczcie. Też jest dość gruba, ładnie ukorzeniona. I patrzcie. Ona tak wygląda. I tutaj ma tak. Od góry ma korzenie. Tu. Tutaj ma i tutaj na samym dole ma. I zależy jak chce, no nie? Jak chce, żeby to było tak pogięte, no to... To tak muszę zrobić. Te korzenie na górze obciąć. Patrzcie. Obciąłem te korzenie na górze, co wystawały. Niepotrzebne mi są. I tutaj tak zrobię. O. Też tą bulwę obetnę. I zostało mi takie coś tutaj płaskie. Z korzeniami, no nie? O. Takie coś. I to zostawię. Tutaj już korzenie następne rosną. Na razie. A potem jak będzie przy następnym przesadzaniu, to się będzie robić, ale to już jest ten. I to jest też zaczątek na bonsai. Już praktycznie, jak widzicie, małe drzeweczko to już jest. Zobaczcie, jakie ładne. Także chciałem wam to pokazać i tak. O. Tutaj nasypię, no nie? Tej mieszanki. I tak to zrobię. Tutaj są te korzenie. Rozłożę je tak. Widzicie to? Tak na brzegie rozłożyłem. Takie rozłożyłem. Delikatnie.
delikatnie i delikatnie to obsypałem. Nie będę używał tej pałeczki, bo to jest bardzo delikatne. Do umytania, no nie? Tak, to są po prostu zaczątki. Miałem taką porcelanową małą misę i tak nie mam takich małych bonsai za dużo. Tak, a mam dużo tych donic takich malutkich pod bonsai porcelanowych. Także nie będę żałował sobie, no nie? Mogę z botem, bo więcej drzewek mam takich większych. Także więcej donic bonsai większych. Ale zaraz mam tu, zaraz. I tutaj mam następną, no nie? Dobrze, to widzicie? Ja wam może troszkę przybliżę, może będziecie lepiej widzieć. O. No i tutaj tak samo. No, zobaczcie, wsypię to. Tutaj mam jeszcze trochę tej ziemi. Z perlitem, bo mi trochę zabraknie. To ziemi z perlitem wysypałem. I tak. I to samo zrobiono, nie? Taką górkę usypię. I tutaj zobaczcie. Widzicie, jakie to, zobaczcie już, jakie jest pokrzywione, no nie? I to jest dość grube. Patrzcie. I to już jest takie, zobaczcie, jak przepiękne ma już korzenie. Przepięknie się przyjął. O. I na górce, no nie? I w każdą stronę jest, zobaczcie, rozłożone. Prawda? Tylko tak, teraz mniej więcej przód drzewka. O. Coś takiego. I jest tak, gwiaździście korzenie są rozłożone w każdą stronę, na górce. O. Delikatnie. I żeby nie było na środku, tylko tak troszkę z boku. I w tą stronę jest gałąź, to się ładnie będzie się... O. I tak po prostu, wiecie co, nie wyciągam bardzo, żeby było ładnie podstawa pnia, bo to jest na razie zaczątek. To niech będzie sobie troszeczkę, o tu utnę, niech będzie sobie troszeczkę bardziej obkopane. Po prostu. Troszeczkę głębiej obkopane, no bo tu już ma ładny, nie, widzicie? O. Ale wolę go na razie troszkę głębiej obkopać. Po prostu lepiej będzie dla niego, żeby się zakorzenić, no nie? O. Także chciałem się tym z wami podzielić. No i zobaczcie, taki zaczątek, no nie? I tutaj widzicie to dobrze? Takie małe drzewko z bonsai. Tutaj ma krzywy pień. I tutaj tak, obetnę to. Prawda? Tutaj też. O. Po prostu poprzycinałem go. Tak delikatne, bo wiecie, no nie, to dlatego właśnie, dlatego mówię, lepiej go troszkę głębiej obkopać, ale troszkę go już ustawię, żeby mniej więcej był ustawiony, o, coś takiego, no tutaj taki, no nie, dobrze to widzicie? Dobrze, prawda? I tak, i tutaj też, przytnę, po prostu poskracam go trochę, widzicie? Tutaj tak, tutaj tak. Tak. Tu górę i tutaj są pąki, no nie? Także przyciąłem go tak, żeby sobie tutaj... O. I tutaj też jest bardzo delikatne, bo widzieliście, to są dopiero młode korzonki. Ale po prostu chciałem się tym z wami podzielić, bo po prostu przy tym robiłem to. Mówię, nagram wam, pokażę wam, bo czemu nie, prawda? Żebyście sobie też się tym cieszyli. O. Takie coś. Spójrzcie. I zobaczcie, no nie? Takie dwa małe drzewka. I to są już, zobaczcie, jakie ładne pokrzywione są. Tak z każdej strony wygląda. O. Ligus chiński, no zobaczcie. Przepiękne. I to już ma korzenie. Gałąź taka była krzywa z charakterem. I tutaj następny, prawda? Ten też, o.
Zobaczcie. Powiedzmy, żeby to lepiej było widać. Prawda? Też w każdą stronę. Tutaj pokrzywiony. Tutaj ma charakter na dole, ma taki... Także to i... No i z tej rośliny matecznej, no nie? To chciałem, się to po prostu z wami podzielić. I tak, zobaczcie, i to znowu, no nie? Takie coś, co obciąłem, widzicie? I to znowu by ukorzenił i roślinka, i znowu drzewko. Także ja mówię, z ligus się bardzo szybko, pięknie się ukorzenia. I te figowce też, prawda? Chciałem wam pokazać. Zobaczcie, rosną. Jakie grube. Tym sposobem moim, do gleby. Bo widzicie, ja nie mówię, że w wodzie jak ktoś trzyma, też mu puszczą korzenie. Tylko będzie długo czekał, no nie? I nie tak dobrze, no nie jak tu. No nie tak dobrze jak tu po prostu. Tutaj też w glebie. Już rosną. A tamte jeszcze nawet korzenie nie puściły. W wodzie, co są. I wodę wymieniałem na świeżą. Raz już. Bo ja bym nie wymieniał czasami, to może ci troszeczkę się ten. No to i wiecie co, podleję to. I będę robił filodendrony, no nie? Ale chciałem wam pokazać te. Po prostu. Jak to wygląda, no nie? Zaraz. O. Chciałem się tym po prostu z wami podzielić, bo to fajna frajda. I pomyślałem, dlaczego by nie, prawda? A obiecywałem wam, że uaktualnię wam tu... O. I to rośnie ci praktycznie i te ligustry, no nie? Bo te ligustry... O. I tego drugiego też podleję. Te ligustry, one rosną cały rok, mogą rosnąć ci w domu. A latem, tak jak inne drzewka, prawda? To, jak wam mówiłem, latem normalnie i późną wiosną, bo jak już jest trochę cieplej, to one stoją cały czas na dworzu. Tak jak i inne drzewka. Aż do września tam, jak, czy tam, no... O. Tak jak cytryny, czy tam, nawet cytryny to dłużej niż ligustry mogą stać, bo cytryny wytrzymują bardziej niższe temperatury niż te chińskie ligustry. Ale to mówię, no to ten ligustr chiński i przepiękny jest materiał na bonsai. Łatwo się rozmnaża, łatwo się przecina, ma małe listki. Także ja mówię, ja sobie kiedyś też chciałem, kupiłem sobie tylko jedną na roślinę mateczną, prawda? O. I ten, przepiękny bonsai, żeby sobie rozmnażać. I tak jak wam mówiłem, z tego będziemy jeszcze tworzyć. Tutaj specjalnie w dużych donicach ligustry chińskie są rozmnożone, żeby większe bonsai z nich zrobić. To będziemy robić, jak będzie ciepło, to wam obiecywałem, prawda? Ale tutaj to po prostu ukorzeniło się. Spójrzcie. Małe drzeweczka. Ligustry. I tamten też. Niezły, już mają charakter. Zobaczcie, jakie piękne, pokrzywione. Także no, pięknie wyglądają z każdej strony. I to już z korzeniami są. Także i dość grube są, no nie? No bo to z nasionka, zanim ci takie coś by... Ten to musiałbyś trochę czekać. A ty już ma, widzicie. Jakie ma ładne gięcia, jakie ma ładne ten. Także i tutaj też. To chciałem się tym z wami podzielić. Ligustr chiński. Rozmnożony. No z tej, no nie? Rośliny matecznej to. I zostawię wam tam w tym, to dla kogoś, jak ktoś nie oglądał, to linka, prawda? Zostawię pod filmem, jak rozmnażałem te figowce, bo zostawię to dla... ktoś mi pisał, żebym właśnie o rozmnażaniu więcej powiedział. No ale to mówiłem o rozmnażaniu przy figowcach właśnie w wodzie i w tym ukorzeniaczu, no nie? I tak samo na przykład ligustry lepiej w wodzie się rozmnażają, a to lepiej w ziemi, no nie? I tak samo jest z tym, z sukulentami. Portulacaria afra lepiej się ukorzenia w ziemi, tak jak figowce. Lepiej. W wodzie mi gniła. A znowu ten grubosz w wodzie mi się lepiej ukorzeniał niż w ziemi. No, może i w ziemi też się dobrze ukorzenia, no ale w wodzie mi się dobrze grubosz ukorzenia, a na przykład ta portulacaria afra mi w wodzie gniła. A znowu jak do ziemi wsadzałem, tak jak tutaj, no nie? To mi się pięknie ukorzenia. Zobaczcie ile mam, ile będzie lasków, tego będzie wszystko do tworzenia. Także mówię, no. Tak chciałem wam o tym rozmnażaniu filmik zrobić. O tych domowych roślin, no nie? Domowych drzewek, tego, żebyście wiedzieli, no nie? No i no dobra, to będę kończył i zajmę się tymi filodendronami, no nie? Jeszcze tu mam dwa rodzaje filodendronów. Pełno korzeni. Też przepięknie. Będę miał w pokoju jeszcze więcej filodendronów. I na prezent może dla kogoś. Ten limon lime jest przepiękny. Taki kolorowy. Zobaczcie, jaki ma kolor zielony. A ten drugi mikans, o ten, on też jest piękny. Ten mikans to jest bardzo ekspansywny.
No to to. To jeszcze tymi filodendronami, ale to już was nie będę wam ten przedłużał. Chciałem wam pokazać to, bo wam obiecałem, że wam pokażę. I dwa drzewka bonsai malutkie. To już jest piękny zaczątek. Za 2-3 lata zobaczycie, jak przepięknie będzie. Tak jak ten, no nie? Ten już jest super bonsai. No także no mówię, no. I one w sezonie, jak ładnie, jak wystawię na słońce, zostawię ich na dworzu, to one przepięknie ruszą. Ładnie odbiją. Ten też tutaj tam co mam, taki w tej doniczce. Dzisiaj go przesadzałem, ale już wam go nie pokazywałem, bo dopiero włączyłem nagrywanie, jak mi się uświadomiłem sobie, że obiecywałem wam, że wam pokażę. Także robię przy tym i chciałem wam pokazać, no bo już czas, no nie? Tutaj też korzenie, nie ma co, żeby... Także pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze taki filmik domowy, no nie? Bo widzicie, na dworze co się dzieje. Jeszcze jest mróz, no nie? Ale już będę robił przy następny filmik, to wam nagram przy innych drzewkach. Może przy tym klonie. Bo obiecywałem wam, że sangokaku wam nagram. Jak będę przy... Tam jest do ucięcia gruba gałąź. Póki jeszcze są mrozy, pozdrawiam. To wam pokażę, no nie? Już będzie dużo, dużo pracy będzie. Już niedługo się zacznie sezon, to już powoli przesadzanie ten. Ale dlatego póki co chciałem się uporać z tymi tutaj, bo już miałem ten korzenie. I no i chciałem wam się z tym, z tym podzielić się z wami tym. Także tak robię z ukorzenianiem, no nie? Ukorzenianie. I będę wam postępy udostępniał tych drzewek, no nie? Tego ligustra chińskiego. I będziemy tworzyć jeszcze tutaj, no nie? Z tych ligustrów chińskich. Będziemy tworzyć bonsai z tych dużych takich, co specjalnie ich w takich wielkich misach trzymam, no nie? Zobaczcie już jak spotężniały. Jego też będziemy tworzyć z nich, dwa będziemy bonsai robić z nich. Jak będzie ciepło. Także jest jeszcze materiałów. To dobrze, to dziękuję wam wszystkim. Pozdrawiam was wszystkich jeszcze raz. Jeszcze domowy taki odcinek. Bądźcie błogosławione i błogosławieni. Tomcio, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za towarzyszenie mi. Ligustry i... No i figowce, no nie? Jak tu ukorzeniam, no. No. I teraz się zajmę filodendronami, to już. Także pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Bądźcie błogosławieni i błogosławione. Ligustry chińskie. Ukorzenianie roślinek. Taki filmik, taki informacyjny. Dziękuję bardzo.